Wydawać by się mogło, że obecni uczniowie 16 ELO imienia Armii Krajowej tych przyszłych w swoje szeregi chcą zaciągnąć prawie siłą, ale to tylko wrażenie i część atrakcji, jakie uczniowie z 16 przygotowali podczas dni otwartych swojej szkoły. Jakbym jeszcze raz miała wybrać tę szkołę, to bym na pewno ją wybrała. Przede wszystkim chodzi o tą klasę wojskową. Myślę, że wiąże z tym przyszłość i bardzo dobrze to w swojej szkole do tego przygotowują. Rzeczywiście mundur w 16 to podstawa. Oprócz klasy wojskowej jest też policyjna i strażacka, a także medyczna. Zawsze marzyłam o mundurze. Chciałam właśnie od przedszkola w sumie. I tak wyszło. Zawsze podobały mi się radiowozy policyjne. I także tak myślałam w przyszłości właśnie być w drogówce. Bo przecież za mundurem panowie sznurem. Jak zapewniają uczniowie, ci, którzy zdecydują się uczyć w 16, spotkają tutaj przede wszystkim miłą atmosferę i naukę na poziomie. Mundur tutaj nie jest bez znaczenia, dodaje dyrektor tej szkoły Ewa Witecka. To, że młodzież u nas w szkole tak dwutorowo się uczy, czyli zajęcia dodatkowe i normalny program liceum ogólnokształcącego, to jest tylko na plusie dla nich, na pewno z korzyścią w wielu choćby nawet sytuacjach życiowych. W przyszłości szkoła zamierza też uruchomić klasę biznesową i detektywistyczno-ochroniarską. Szczerze mówiąc, obecnym gimnazjalistom, a przyszłym licealistom nie radzimy wybierać innej szkoły. Julita Majewska, Telewizja.